Cześć! Z tej strony Wiedźma Lantana. Witam Was bardzo serdecznie. Zgodnie z zapowiedzią lecimy z tym, co potrzebuje Aventurin, by tak nam się fajnie sprawdzał, jak na tym gameplayu, który Wam pokazałam. A zanim przejdziemy do materiału, zapraszam Was na Twittera. Platformę X nie potrafię się przestawić. Zapraszam również tutaj na YouTube. Na razie działamy na YouTubie. Póki nie będzie lepszy sprzęt, nowszy sprzęt i nie przeniesiemy się na Twitch, ale spokojnie o YouTubie nie zapomnę. Więc moi drodzy, subskrypcja, dzwoneczek, żebyście nie pominęli żadnego materiału i pamiętajcie, jeśli macie jakiekolwiek pytania, jakiekolwiek propozycje, cokolwiek Wam się podoba, nie podoba, piszcie, komentujcie. Zakładka społeczność również jest, moi drodzy, dla Was. Również dla Was jest e-mail, również dla Was są DM-y, tylko pamiętajcie w DM-ach o brak spamu, tylko o faktycznie jakieś konkretne wiadomości, bo jeśli faktycznie będzie natłok spamu, DM będzie zablokowany. No to co, ruszamy z tematem. Najlepsze relikty dla Aventurina. Najlepszym setem reliktów dla niego będzie Knight of Purity Palace. To jest najlepszy, typowo dla wszystkich postaci, które są po tarcze tak naprawdę, będzie ten set reliktów najlepszy. Można również pójść w drugi rodzaj zbudowania, ale tu już troszeczkę bardziej trzeba pokombinować, ale wiadomo, kombinowanie i często budowanie postaci pod własny team, pod własny użytek jest najlepszy. My tutaj po prostu podajemy tylko takie ogólne wiadomości, to jak go tak bardzo podstawowo zbudować, ale żebyśmy już byli zadowoleni z tego, co on nam robi w teamie. Jednak wiadomo, życie i to, do czego go potrzebujemy, że tak powiem, życie w grze i to, do czego my go potrzebujemy, no to w tym momencie pokaże nam, czy mamy go zbudować tak, czy też mamy go zbudować inaczej. Więc drugą alternatywą jest 2 plus 2 i to mamy tak, Knight of Purity Palace plus Messenger Traversing Taker Space. I tu dwa elementy z tego, dwa elementy z tego. Ale żeby nie kombinować i żeby było naprawdę prosto, prosto, łatwo i przyjemnie, no to Knight of Purity Palace. Jeśli chodzi o Planar Ornaments, to tak widzicie na ekranie, siup. Najlepszy to Broken Kill. Drugą alternatywą mamy Pinakoni, Land of the Dreams. I trzecia wersja to Bellowbook of the Architects, ale Bellowbook of the Architects to jest takie, ja bym to zostawiła jako alternatywy, że wszystko mamy super zbudowane pod Aventurina, zostało nam Planar Ornaments i niestety nie mamy nic innego o dobrych statystykach jak właśnie Bellowbook of the Architects. No a żeby tylko Planar Ornaments sprawiło, że nie będziemy nim grać, no nie do końca. Jeśli faktycznie bardzo czekaliśmy na niego, a ten set akurat ma statystyki takie, jakie są potrzebne, no to jak najbardziej możemy go użyć, ale żeby gdzieś z tyłu głowy było, że jednak ten set będzie do wymiany. Na przykład Broken Kill albo Pinakoni Land of the Dreams. I teraz, moi drodzy, lecimy z Main and Sub Stats. To, co faktycznie on potrzebuje, no i na danym relikcie co. Będzie tutaj głównie pod defense i defense procentowy, więc tak jak mówię, samo budowanie nie jest jakoś mega skomplikowane. Więc lecimy. Jak widzicie oczywiście na ekranie, można sobie zrobić pauzę, można sobie zrobić screena. Już lecimy tutaj z tematem. Głowa HP na defense procentowy, speed HP procentowy, effect resistance. Ręce, atak, defense procentowy, speed, HP procentowy, efekt resistance, body, defense procentowy na speed, HP, efekt resistance, fit. I tutaj jakbym się składała przy zbudowaniu, ale to już Wy też musicie wyczuć w zależności od teamu, jaki budujecie i jak go potrzebujecie, bo jeśli na przykład typowo bym na nogach miała główną statystykę speed,
to w tych następnych bym poszła właśnie w HP Effect Resistance i fajnie, gdyby jeszcze dodatkowo wskoczyło nam na przykład bonusowo Defense. Natomiast jeśli mamy Defense procentowy jako główny, to tu już faktycznie bym się skupiła na prędkości, HP procentowym i Effect Resistance. I teraz Planar Sphere, czyli kulka tak zwana, Defense procentowy, Speed, HP Effect Resistance, Link Rob, można nazwać wężyk, Defense procentowy, Energy Rage Regeneration, Defense procentowy, Speed, HP procentowy i na samym końcu Effect Resistance. Jak widzicie, jego budowanie jest naprawdę bardzo proste, bo głównie skupiamy się na dwóch statystykach, właściwie na trzech. Defense, prędkość i Effect Resistance tak naprawdę. No i gdzieś tam jeszcze po drodze HP procentowe. Jako że ataki Aventurina również są atakami typu follow-up, to żeby on nie był u nas gdzieś tam na samym końcu w kolejce, tak jak na przykład Kafka, czy tak jak Himeko, to żeby gdzieś tam był jako gdzieś tam miał szybką swoją kolej, bo wiadomo, bardzo często czas reakcji jest naprawdę mega ważny w przypadku bardzo trudnych bossów, czy w przypadku elitek, czy final bossów, jeśli jesteśmy na Simulated Universe, czy innych trudnych walkach, czas się naprawdę liczy, no to żeby on nie wypadał gdzieś tam na samym końcu, na szarym końcu naszej kolejki, tylko faktycznie coś zrobił, no to naprawdę musimy się skupić na prędkości. No i w końcu przechodzimy, moi drodzy, do Kona. Jak widzicie na ekranie, nie pomyliłam się jedną najlepszą alternatywą właściwie i przeszukałam sobie bardzo dużo informacji na jego temat. Najlepszą alternatywą, nie będzie pięciogwiazdkowy Kon. Zaskoczę Was. Czterogwiazdkowy Kon, który praktycznie ma każda osoba. Trend of the Universal Market, czyli ten z Topaz. Ja go mam w kultowych ilościach i nawet nie wiem, czy nie mam go na piątce, jeśli chodzi o Superimposition, czyli nie mam go na poziomie piątym. Jest on naprawdę bardzo łatwo dostępny, więc jeśli go macie, no to, że tak powiem, jesteście naprawdę szczęśliwcami ogromnymi, bo sprawę Kona macie, moi drodzy, załatwioną. Oczywiście najlepsze to będzie Unchess Destiny, czyli sygnaturowany Kon, ale wiadomo, Pity różnie. Gdzieś tam Jada ktoś może zbierać jeszcze na nadchodzące postaci, albo ktoś chce mieć Aventurina i Jinglu jednocześnie, która też będzie miała reran. Więc jeśli ktoś tutaj się waha, no to żeby niepotrzebnie nie wydawać kasy z własnego portfela, no chyba, że bardzo chcecie. I chcecie mieć tak perfektowo zbudowanego, ale jeśli nie, no to to po prostu jest dla Was najlepsza alternatywa i bardzo dużo materiałów sprawdziłam na ten temat i w każdym źródle to jest podawane jako najlepszy alternatywny Kon dla niego, więc tutaj cztery gwiazdeczki Kon i jedziecie z tematem. Drugą alternatywą to jest This Is Me. Oczywiście możemy jeszcze użyć Destiny Drifts Forewonen bądź Texture of the Memories, które też po prostu leci nagminnie z każdego baneru, ale nie wierzę, że nie ma osoby, która nie ma Trend of the Universal Market. Przyjrzyjmy się teamom, jakie potrzebujemy. No tutaj troszeczkę mamy skomplikowany temat, bo nie każdy dane postaci ma, ale jest też wersja typowa free to play, jeśli komuś się nie poszczęściło i chce bazować tylko na tym, co dała gra, a nie ma kompletnie szczęścia w losowaniu i oprócz darmowych postaci pięciogwiazdkowych nie ma żadnej innej. Chociaż nie wierzę, bo ja od momentu, aż nie wypadła mi kawka, na której przegrałam 50-50, bo dostałam Eidolona do Himeko, to moi drodzy, jadę bez gwaranta. Także mam lepsze szczęście na pewno niż w Genshinie. Dobra, wracamy do tematu. Jak widzicie tutaj na głównym ekraniku, lecimy. Najlepszy dla niego team to Clara, Ella, Ruan Mei. No i wiadomo, Aventurin. Druga alternatywna, Dunheng, ale Dunheng ten Imaginary. Nie wiem, dlaczego po niego nie warpowałam.
ktoś, na kogoś chyba innego zbierałam, że go nie mam. Tingyun, Ruanmei, no i wiadomo, Aventurine. I wersja taka faktycznie, wiecie, za free to play, czyli taka, wiecie, wersja za darmożkę totalną, ale jak widziałam od innych osób gameplaye, powiem Wam szczerze, że to zestawienie też robi mnie małą robotę. I powiem szczerze, że no, też jestem pod wrażeniem. I tutaj mamy Dr. Retio, Asta, Yukong. Te postaci nie są trudne do zbudowania. Tym bardziej, że Dr. Retio dostał każdy za free. No i wiadomo, Aventurine. Więc jak widzicie, moi drodzy, tak wygląda przegląd jego budowania. Nie jest jakoś mega trudny do zbudowania, a Preservation, Imaginary, no, jest dość ciekawą postacią, jeśli o to chodzi. A jeśli nie pasuje Wam lodowa tarcza, jaką daje nam Gepard, no to to będzie dla Was alternatywa bardzo fajna. Jeśli dodatkowo nie macie miejsca w teamie, a potrzebujecie i tarczę, i Imaginary, bo gdzieś tam pod coś akurat to potrzebujecie, no to myślę, że Aventurine będzie dla Was idealnym rozwiązaniem. Także myślę, że troszeczkę pomogłam. Jeśli gdzieś jakiś temat na temat buildu Aventurina potrzebujecie, żeby rozwinąć, piszcie w komentarzach, bo może być, że śledząc te wszystkie rzeczy, gdzieś coś mi po prostu umknęło. Więc jeśli chcecie, żeby rozwinąć jakąś rzecz, piszcie w komentarzach, odpowiem z chęcią na komentarz, albo po prostu jeszcze dogram kolejny materiał upgrade'ujący. Nie ma najmniejszego problemu. No to co? Trzymajcie się cieplutko i widzimy się w kolejnym materiale. Bajo!